Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i jak widzicie, udało się. Odzyskałem postęp. Komputer mi nie eksplodował ani nic, hura. Więc tak, powiem wam szczerze, miałem spory zapas dniowy, jeśli chodzi o to wszystko, kiedy to nagrywałem. Ale tak, problemy te, które wystąpiły ostatnio pod koniec odcinka, występowały tak często, nie wiedziałem mimo czemu, że... To dosłownie nagrywam w ten sam dzień, w którym widzieliście poprzedni odcinek i zastanawiam się, czy dostaniecie to w ten sam dzień też, kiedy to nagrywam, jako taki bonus, bo tamten odcinek był krótki. Czy może jednak jako całkowicie osobny coś następnego dnia, nie wiem, wy się przekonacie, jak to będzie już zrobione. A póki co tak, okazuje się, że to było miejsce łaski, jej, hura. I coś jeszcze takiego chciałem dodać, a no tak. A przejrzałem trochę naszą kolekcję kamyków i proszę, możemy już 6 broni normalnych zrobić do plus 25. Jedna pozwala do... i jedną do 24. Jeśli chodzi o takie, wiecie, kamieniowe wartości. Za jedną możemy już 25 mieć. Co dalej? No tutaj masę mam kamyków też, żeby już zrobić kolejne dziewiątki. I nawet 20 mogę. Jednakowoż... No nie jestem przekonany. To by miało być tą dziesiątką, bo z jednej strony mamy to, co jest potężne. Nie będę tutaj oszukiwał, kłamu, zaprzeczał. Z innej strony tutaj właśnie otwieram, żeby było szybciej. Kolejna broń, która moim zdaniem będzie dobra. Co prawda, to prawda, no, moje statystyki nie są aż takie idealne pod nią, ale no jest i tak zabójcza sama w sobie. Nie będę po prostu się kłócił, zaprzeczał nic. Potem tutaj taki piękny mieczek, który jest jeszcze siódemką, co ciekawe. On też miał swoje momenty. Moim zdaniem byłby też dobrym kandydatem. To akurat nie. Ostrze bluźniercze. Potężna broń jednak, no nie mogę jej nosić bez żadnych akcesoriów specjalnych jeszcze. O, ciekawe, że tego nie ulepszyłem. Ale tak, jest tego dużo. I nie wiem, od czego bym chciał zacząć, dlatego też chwilowo się jeszcze wstrzymam. A dziś, bez zbędnych cergieli, zbędnego gadania, zbędnego wymyślania, idziemy dalej tutaj zwiedzać i... Przybliżcie do spadającego się grobu bestii. Tak się nazywa. To miejsce łaski. I pojawili się nowi przeciwnicy. Tym razem mają ze sobą tarcze. Ale jak widać, łupy nadal te same oferują. Dusz tyle samo. Jest mi zaczyna wyć. Mam nadzieję, że go nie słyszycie za bardzo. Jeśli tak, to niestety wybaczcie, ale nie jestem w stanie nic z tym zrobić. No chociaż dobra, to jest też trochę kłamstwo. Jeśli będzie zbyt długo mi śpiewał, to zaraz tam pójdę ją uspokoić. A póki co, tak, co my tu mamy? Poza tym, że jakieś rozwidlenie delikatne. To chyba nic takiego szczególnego. Na całe szczęście, jak widać, kosa sobie świetnie z nimi radzi, więc nie muszę płakać, że tutaj jest trudny, niebezpieczny czy coś. I... O. Ciekawa sprawa. Gdzie to chodzi? Tutaj tak jakbyśmy naokoło szli. Względem tego, co tam ta ścieżka oferowała, więc... jeśli naprawdę tak będzie, że to jest dosłownie po to, żeby pominąć przejście przez tamto wszystko, to... Ja będę musiał podziękować temu chwilowo. I zanim pójdziemy dalej, to muszę to po prostu zwiedzić, bo... No jak zapewne wiecie, nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił, więc tak... Wielki bełd błyskawic i... O... Myślę, że to będą jakieś większe bestie, ale na szczęście nie. A najpierw zobaczymy balkonika, zanim pójdziemy gdzieś dalej. I... Czy to jest winda? Tak, tu jest chyba winda jakaś. Nie wiem, czy powinienem się niepokoić, czy cieszyć. Ciężko mi stwierdzić. Ale jakby było, nie było, i tak pójdziemy, zobaczymy. Może coś tu będzie ciekawego. Jakieś przejście dalej. Nie wiem, czy powinienem iść, ale zaryzykujemy. O, to czaszki znowu. Pamiętam, że były problematyczne, delikatnie to ujmując. Zresztą, że pluły tym. I tak, kosa nie jest najlepsza przeciwko nim. Ja podobne rezultaty mamy nawet z włócznią, która... No nie ukrywajmy. Jest słabsza, więc powiedzmy, że będę nawet z nią chodził, bo albo mnie się to wydaje, albo tak naprawdę jest, że nią się szybciej trochę atakuje. I w sumie to byłoby logiczne, że włócznią łatwiej atakować niż kosą.
Chociaż ciekawe, co ta włócznia jest w teorii cięższa, bo wymaga więcej siły. Ale tak, ma też taką fajną właściwość, która jak widać jest potężna, więc jeśli mieliby być problematyczni przez te swoje plucie śmiercią, to możemy łatwo pozbywać się ich w ten sposób. Nawet jeśli tylko częściowo ochołęła. Zaraz pewnie zginę. A nie wiem, czy są pastylki antyśmierciowe. Chociaż wątpię, pastylki na śmierć to byłoby naprawdę coś takiego, no, potężnego. Aż nadto. Ale też nie będę narzekał, ani negował, bo może jednak gdzieś jakimś cudem. I cóż, tu jest jakaś drabina prowadząca nie wiadomo gdzie. Tutaj na skałkach coś więcej mamy, poza tym, że da się chyba dzięki temu ominąć część tych tutaj dziadostw. Aha, nie sądzę, więc tak. Chcę pozbyć się tego tutaj wymiotującego, żeby móc bezpiecznie zobaczyć drabiną, co tam dalej jest. Ale oczywiście postać zdecydowała spaść, co oznacza, że możemy zaraz być dead przez jego plucie śmiercią. Chociaż nie, dobra. Jeśli uniknę tego i użyję szybkiego rzutu, to może uda się tego tak, no nie paść. Tylko, że tu są kolejni i pewnie powinienem ich prowokować, ale ja i tak sprowokuję, bo kamyczek. Myślałem, że będą jakieś większe z śmieci, ale i tak, kamyczek też fajna sprawa. Drabiną szybko do góry, a nóż, widelec, łyżka, czy coś, po prostu, no wiecie, znajdziemy jakieś skarby fajniejsze. Jeśli nie, to zaraz tu wrócimy. Może, jeśli nie skarb, to chcesz jakiś tajemniczy skrót, co uważam, którego bym się nie spodziewał w innych okolicznościach? Też nie, dobra, to jest za mały na skrót. Po prostu wejście, jeden trup, jeden ten znowu. Więc tak, cokolwiek on tu pilnuje, może to być coś naprawdę cennego, więc lepiej bądźmy ostrożni, bo nie chciałbym tutaj zginąć. Okej, chyba damy radę. Tak, damy radę, nie zlamię, nie zginę sobie, tak. I uwaga, co to my mamy tutaj? Kamień Kowalski 8. Bardzo miła rzecz. Bardzo miła. Jednakowoż również też nie aż taka super potrzebna. Patrząc na to, że nie jestem na tyle zdecydowany, by ulepszać jakąś broń przy jego użyciu. Ale tak. Mamy to. Więc kto wie, może nawet pod koniec tego odcinka Nagakiba, albo ta włócznia będzie już na plus max. Kto wie. No, w sumie ja pewnie już to wiem w momencie, w którym właśnie no, odcinek będzie pokazany, bo jak no, to jest oczywiste. Musiałem go wcześniej nagrać, co oznacza, że no ja w momencie, kiedy wy to oglądacie, nie jestem tym sobą, który jest teraz w momencie, kiedy to nagrywam, więc wiem, że jest dziwne i bez sensu, nie patrzę, takie głupoty gadam. Oczywiste, ale no to jestem ja. Więc no wiecie, że takie rzeczy lubię, zapewne. Chyba, że ktoś z was jest nowym oglądającym, to tak bądź ostrzeżony, że lubię takie głupoty gadać i to bardzo często, bez powodu, więc no. Tutaj mamy znowu trzech takich. Jako, że jest ich trzech, to tu bym proponował się wzmocnić, czym tylko mogę. Zapomniałem wziąć jednak wyleczenie dla... błyskawicy. Znowu nadal jestem na tym antyklątwie. To była potrzebna w walce tam. Tego, on się władcą krwi nazywał, ale ogólnie ja bym go nazwał władcą widelców. Widelcem walczył. Ja wiadomo, trójzębem, ale dla mnie trójzęb to widelec. No nie zmienicie mojego podejścia pod tym względem za szybko. Ale tak, raz, dwa. Dzięki. I jest to olbrzymi. Myślę, że mogę wezwać sobie wsparcie, więc wezmę tym razem takie z włócznią i tarczą na wszelki wielki. A żebym tutaj nie padł. A kto wie, może nawet coś pożytecznego zrobi. No robi coś pożytecznego, bije trochę tego wroga, kiedy ja też go biję. I okej, udało się uniknąć ruchu, który miał mnie chyba chwycić.
Okej. Skupił się na moim klonie, więc teraz mogę spokojnie ciskać błyskawicami. Całe szczęście tego. No. Nie złapał mnie tym czymś. Dobra, udało się. Kamień Kowalski 8 oraz jakaś nagroda za niego. Gałązka ofiarna, okej. Okay. Jeśli dobrze pamiętam, czym jest gałązka ofiarna, to jest to wspaniała nagroda, ale jest też tutaj dzwonek kulisty zbieracza konwali 3. Chyba konwali? Tak, konwali. Ogromna konwalia 7, 8, 9. Chyba to oznacza, że mogę każdego normalnego ducha do prawie maksimum ulepszyć. Jeśli tak, to super. Może z tego skorzystam, czy może nawet inaczej niż może. Na pewno z tego skorzystam, jak tylko nie będę o tym zapominał co krok. W sumie to jest moja największa zmora, że jeśli chodzi o takie fajne rzeczy, to często o tym zapominam totalnie. Więc no, dopóki nie będzie takiego momentu, że sobie przypomnę, albo będę to odkładał stricte. Właśnie tym bliźniaczym służkom, to no, nie mogę zagwarantować, że z tego skorzystam. A i właśnie, jak tak jeszcze mówimy o bliźniaczych służkach, wspomniałem sobie, że mamy sprzęt tego Rogera, czy jak mu tam. Bo ostatnio jak łaziłem sobie po prostu po okręgu stole, zauważyłem, że on, no, zmarło mu się. I no, i z jego zwłok można było podnieść, a jak to się nazywa? Właśnie, coś? No nie! Tego chciałem się wystrzec. No niestety, no coś podnieść, no to podniosłem, okazało się, że tam była cała jego zbroja, notatka i dzwonek kulisty. Dzwonek zniosłem oczywiście tej służce. I co mogę tam w sumie o tym powiedzieć, no? No w sumie nic nie mogę, bo nie ma co. Okazał się pusty. Dobrze kojarzyłem, że wszystko od Rogera, tyle na ile można było, to kupiłem. Jeśli chodzi o samą notatkę, to jakby to najłatwiej powiedzieć, byłaby przydatna, gdybym ją dostał przed, powiedzmy, całym tym wątkiem. Powiedzmy D. Czy tam drugiego D w sumie, czy tam D. O, ogólnie wiecie, o co chodzi. O bliźniaków tych w złoto-srebrnej zbroi. Bo no, tam była informacja o tym, gdzie go szukać i o tym, że on tam jest. I bym się tak nie dziwił, że przecież D nie żyje, ale a tu jest D czy coś. Bo bym wprost wiedział, że to jest bliźniak D. I wiem, że na początku byłem dosyć tępy z tym, że dałem jakiemuś gościowi tą zbroję i teraz się dziwię, czemu tutaj ktoś w tej zbroi jest do przyzwania. Ale no, tam byśmy mieli właśnie dodatkową sugestię czy odpowiedź, gdzie szukać tej osoby. Nawet mogę pokazać to, bo mam tu notatkę przy sobie. Proszę. Mhm. No, więc takie coś. A jeśli chodzi natomiast o ubranie tego Rogera, jak mu tam było. Mhm. I proszę, tu macie przykładowy opis i ogólnie wszystkie elementy miały podobny opis. Jedne co tylko to było innego, to to, że chyba czapka miała napisane, że to jest symbol heretyka. Nie wiem, czemu heretyka i co takiego wspaniałego ma to, powiedzmy, informacja. Jakie głębsze dno się tam kryje. Naprawdę mnie nie oceniać, bo nie mam pojęcia, ale no. Tak jeszcze była informacja. A teraz idziemy z powrotem, bo chcę odzyskać moje 50 tysięcy. Trochę, bo jednak to nie jest najmniej, chociaż tak naprawdę to może zajęłoby mi to max minutę, żeby to odzyskać tam u tego, no, u tych żaboludzi. Tam przy władcy widelców. I tak. Tak czy jak, po prostu nie chciałbym tego stracić, bo zawsze lepiej mieć niż nie mieć. A druga rzecz jest nadal znajdźka, którą chciałbym zobaczyć. I co ciekawe, teraz to dużo więcej zadało niż zazwyczaj to zdawało. Mhm. A teraz to już było takie typowe. Gin. I tą znajdźką jest... Dobra, to chyba jednak te takie fioletowe znaki są bardziej właśnie takimi nieprzydatnymi, a te błękitne, czym białe są to takie lepsze. Tak, tak teraz zaczynam myśleć. Oczywiście złote nadal najlepsze, co do tego nie ma wątpliwości. I czy mogę tutaj konia? Nie mogę tutaj konia. Dobra, więc chyba to tyle z tego zwiedzania. Nawet nie będę tutaj teraz czekał za bardzo, tylko bierzemy to.
Teleportujemy się tu z powrotem i póki pamiętam jeszcze butelkę trzeba zmodyfikować. Bo nie potrzebujemy już tego. Tylko z powrotem to. Święte i błyskawicowe. Te, z których najczęściej korzystam. I tak, tutaj wyciągamy z powrotem kosę, bo kosą jednak łatwiej jest ich pokonać. Powiedziałem to dostając obrażenia dwa razy. Okej, okay, dostając obrażenia dużo razy. I co jeszcze mogę powiedzieć w sumie, bo tak teraz jak obserwuję, zmiana tej zbroi z zbroi Ronina na tą obecną dużo, naprawdę dużo pomogła, jeśli chodzi o moją wytrzymałość. Przynajmniej na ataki tych bestii, więc nie. Najmniejsze zmiany mają wielkie znaczenie i to mi się nie podoba. I żeby nie było, nie do końca rozumiem, skąd to się bierze. Ale tak. O, dobra, już widzę, że to są też magowie bestii. I mamy modlitewnik starożytnego smoka. Okej, okay, nowy modlitewnik. Czyli nowe zaklęcie, inaczej mówiąc. Pokonam dziadów i zaraz zobaczymy, co to tak do końca oferuje. No tak, pokażę dosłownie opisy i przy okazji będziemy mogli się tego nauczyć. Bo tak, tym razem już nie będę taką lamą, że zapomnę o tym. Jak znajdziemy kolejne miejsce łaski. O proszę, jest kolejne miejsce łaski, jak miło. Właśnie chciałem powiedzieć, że ten. Pójdziemy zająć się właśnie takimi sprawami, jak dajmy na to ten. Jak mu tam, no. Onyk kulisty górnika ponurnego kamienia 4. Brakuje mi teraz słów. Zaraz zobaczymy też tego. I no. Kurczę, teraz naprawdę mam laga umysłu, bo już nie wiem, o co mi chodziło. Ale dobra. Jeśli pamiętam, to nie wiem. A, dobra, tak. Idziemy zobaczyć tego. Spotkać się z naszym sprzedawcą magii, bo wiem, gdzie go szukać. Teraz tak, nie pochłonie się ogniem olbrzymów. Ogniu pochłoń mnie. I tu mam właśnie informację. A tutaj mamy kult strasznych smoków. Zaginiona księga, która nigdy nie dotarła na ziemię pomiędzy. Znajdują się tu inkantacje czerwonej błyskawicy. Włócznie błyskawicy strasznych smoków. Drżenie pióra na strasznych smoków. Chyba mamy naszą lepszą włócznię błyskawic w końcu. Jej. Więc tak, a teraz jak już to jest ogarnięte, to gdzie to było? Jeśli to jest to, o czym myślę, to dobrze, będzie blisko. Bo jeśli się nie mylę, gdzieś... gdzieś tu go widziałem. Może nie na dole, a chyba na górze. Przy czym nie krzyczcie na mnie ani nic, bo pewnie jestem. Ale tak, ale go widziałem, jestem tego pewien, pod tym względem przynajmniej. Gdzieś tu było może, może nie było tu, może to było tu. Aż nie wiem. Wiem, że go ogólnie gdzieś był. Widziałem go. Powiedzmy, w jakimś takim miejscu na mapie. Sprawdzałem mapę, nie wiem, czemu go nie zaznaczyło. I też nie wiem, czemu nie zdecydowałem się poczekać przy nim, pogadać, zanim odejdę. Pamiętam tylko, że to dosłownie było gdzieś jakoś tak, właśnie na czymś takim. Ale czy to było... Na górze, na dole. Niestety nie pamiętam, bo jak wiecie, mam dziurawą pamięć, przypomnę do czegoś, co było już więcej niż tydzień temu. Jeśli jest związane z gromi. Takim jak ten Elden tutaj, którego ogrywam. Więc tak, prawdopodobnie będę musiał tutaj trochę pobiegać, poszukać. A jestem pewien, że zaraz gościa znajdziemy. Bo powinien gdzieś tu być, najprościej we świecie. Naprawdę łatwiej byłoby, gdybym pamiętał, w którym miejscu. Ale jedyne, co naprawdę mogę wam powiedzieć, i jeszcze raz powtórzę naprawdę i naprawdę, do tego naprawdę. Tu zwiedzają w ogóle? Chyba? Może? Nie jestem pewien. Nie podoba mi się ten znak. Ale jestem pewien, że naprawdę go gdzieś widziałem. Naprawdę. Naprawdę. I dobrze kojarzę, że on był na górze tutaj. Jednak nie jestem aż taki zepsuty. No i tak, o tym też wspomniałem, że tutaj to leżało. Miła znajdźka. I pause robi, okej. Okay. Dalej się nie odzywa, a ten tutaj. Mamy jakieś nowe rzeczy bazowo? Nope. Najpierw o szlachetnym złotej masce.
The rhythms and calculus of the Master's finger betray a suspicion of the holism of the Golden Order, a conceit, I am afraid, that cannot be overlooked. Oh, but how could this be? I dread to even entertain the possibility, but somehow I cannot cast aside my doubts about the Master. Tell me, have I simply lost my head? Only, if the Master were true to the Golden Order, why would he think to breach this forbidden Mount of Fire? Oh, Master, put my mind at ease. Dispel these fears. I want to place my trust in you, to be your scribe. Ej, napisz zapomnienie, co? Napisz zapomnienie. Dobra, powiem tyle, może na razie nie będziemy tego ruszać, bo nie jestem pewien, czym to było i jak to było. Więc jak sobie przypomnę, albo wy mi przypomnicie, to może wtedy damy. Nawet nie wiem, skąd coś takiego mam, albo gdzie są modlitewniki. Is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Earth Tree. Very well. I'll take it off your hands. I cannot afford to maintain my innocence any longer. I must dirty my hands to test my faith. Even okay, nowy text. The most meager of hints. I will do whatever I can to help my master. That, its incantation. Very well, I cannot afford. Okay. Nadal to gada w ten sposób i ogień pochłoń ich, jednak nie mnie. Niech pochłonie cię ogień olbrzymów. Ciska olbrzymią kulę buzującego ognia, to mi się podoba. A tutaj jednocześnie rzuca kilka kul ognia. Też zobaczymy sobie, bo możemy wszystko użyć. To jest tak, uderzenie pióra starożytnych smoków przezywa czerwoną błyskawicę, która rozwidla się po trafieniu. Oczywiście, że to wezmę. Włócznia uderza z góry włócznią czerwonej błyskawicy. Z góry. Dobra, myślałem, że to będzie coś lepszego. Niestety. Niestety to jest znowu z góry. Więc tak. Nie jest to może to, czego chciałem. Aczkolwiek udało się to załatwić, więc w sumie czemu by nie? Możemy pójść jeszcze do stoła, żeby zadowolić wszystkich marudnych, mniej bądź bardziej, i zobaczę zaraz, jakie rzeczy mamy. I może polepszam wszystko, po prostu co istnieje już do granic możliwości. Oczywiście mówię o specjalnych broniach, bo ze zwykłymi będzie za ciężko. I mówię też o tych o kwiatkach. Tak, nagrobny mamy do 6. Biorny mamy też do 6. A kamienie mamy do 6. Wszystko do 6. Ale tak, zbieracz kamieni 4. I konwalię 3. Kamienie mamy 6, 7, 8. I już coraz bliżej, więc tak. Lepsze wszystkie broni do 8 w takim wypadku. Oraz nagrobne konwalie mamy do... Uwaga, do 9. Okej, okay, to tak, wszystkie prochy do 9, wszystkie specjalne broń do 8 i zaraz się widzimy, jak już to zrobię, bo czemu nie? Wiecie, jaki jestem. Dobra, no, tak sobie patrzę na te duchy, większość już na plus 1 lepszą, ale jest tego za dużo. A nie chcę mi się teraz farmić i tak dalej, więc musicie mi wybaczyć i zrobię to jednak kiedy indziej. A póki co, ze wszystkich duchów, które tu są, chciałbym na 9 dać meduzę. A nawet dać jej zaszczyt 10, gdyż był moim wiernym towarzyszem, który mnie uratował niejednokrotnie i pomagał mi w różnych sytuacjach. Jeśli chodzi o to, natomiast co, póki co nie będę się tym przejmował. I teraz lecę już zająć się bronią, przy czym bronię, powiem szczerze, na pewno polepszą wszystkie, bo czemu by nie. Są tańsze, jest ich mniej, więc tak, jeszcze tylko pogadamy sobie razem z, teraz z nim, na wypadek coś się pojawiło, nic się nie pojawia. Więc tak, zobaczmy, ile mam broń do ulepszania. 1, 2, dobra, 4 bronie jak na razie, bo to są wszystko specjalne. Ojej, jest tego też dużo. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 broni. I też nie koniec. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nie. 19, 20, 21. 24, 25, 6, 7, 31 broni, nie, jeszcze więcej, 33,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 45. Okej, wiecie co, tego też jest za dużo. Zrobię to na pewno, bo jestem wariatem, który nie ma życia, więc ja to zrobię, ale jednak trochę za dużo na teraz, więc pozwólcie, że ulepszę może tylko to, co chcę korzystać do tego plus 8. Wiecie co, na pewno tyle dziewiątek. Zarzucę moim bronią tym wszystkim, z których ewentualnie mogę korzystać. Czyli mojemu arsenałowi staremu. Dziewiątki chciałem zarzucić, ale z tego co widzę, o... Nie stać mnie. Też... A, ciekawe, że to jest droższe od tego. Dobra, no to w takim wypadku musimy poczęstować się runami. Nie będę brał ich jakichś wielkich, bo nie ma co. Tyle powinno wystarczyć. Ale tak, jak cały mój arsenał będzie na dziewiątkach, to już prawdopodobnie nie będę miał się czym martwić. Bo każda broń, którą bym sobie wymarzył, w danym momencie oczywiście z tych takich już specyficznych, tego nie dostaniesz, to jeszcze za wcześnie. No, będzie gotowa do służby. Przy czym wiem, że nie ulepszyłem, dajmy na to tego, czy wielu innych, ale zobaczycie do następnego odcinka. A może nie od razu następnego, ale za jakiś czas się przekonacie, że ulepszę wszystko, bo jestem do tego zdolny. Głównie po to, żeby móc się bawić w każdą rzecz, no a tutaj dużo się zmieniło. Nie za bardzo. Jednakowoż zawsze coś, więc tak. Teraz z pełnym, czystym sumieniem, że coś zrobiłem. Możemy iść znowu tutaj i dalej zwiedzać, dalej szukać. Rzeczy wiem, że dopiero co odkryliśmy ten taras i tutaj coś było i można iść dalej. Ale ja powiem nope. Nie idę tam, najpierw chcę przetestować tych tutaj bestie ludzi, więc gdzie to jest zaklęcia? Aż do widzenia z tym, do widzenia z tym. Bierzemy nowości fajne. Tak, po pierwsze to, po drugie to. Po trzecie... Okej, skoro to się jeszcze nie ładuje ze sobą, to można odrzucić. Po trzecie... to i po czwarte to. W sumie po nie wiem które. Ale tak, najpierw zobaczymy tak na sucho, potem zobaczymy jak to działa do końca. Okej, ciskamy wielką kulę ognia, czy można ją ładować? Tak, może być ładowana, jest nawet do wielkiego efektu. Tutaj coś takiego, fajne. Też może być wzmacniane, okej, podoba mnie się, nawet bardzo. Tutaj to, typowe uderzenie w ziemię. Czy można je ładować? Nie jestem pewien. I teraz to. Okej, teraz trzymam najdłużej jak się da, a teraz... Tak, to można ładować, dobra. Dobra, mamy to ogarnięte, to teraz pora tylko zobaczyć, jak to będzie się zachowywało w warunkach bojowych. Przy czym tamte uderzenia w ziemię to podobne może nie będę testował, ale kula ognia to chcę i to zdecydowanie. Ohohoho, nie kosztuje jakoś bardzo dużo, ale jest piękne, jeśli chodzi o obrażenia. W końcu. A teraz jeszcze to. Oczywiście, że mi przerwał. Bo każdy atak jest w stanie przerwać rzucanie zaklęcia. Logiczne to. Nie, to już jest. To są już żarty. Ja tego nie rzucę po prostu. Chociaż. Okej, 800, a nie dostał całym. Podoba mi się. Tak, fajne. Teraz szybko tu siadamy, wiejemy. I tak, jak już to mamy sprawdzone, to jeszcze został jeden balkonik do zobaczenia, więc idziemy. Nawet nie będę walczył z bestiami, jeśli zginę, to trudno. Nie boję się śmierci. Ale chcę po prostu jak najwięcej zwiedzić. Patrzę na to, że to już 30 minuta odcinka. Więc jeszcze, więc, no, znaczy nie jeszcze, tylko już dużo nie zostało i... Tyle. Okej, ze wszystkich rzeczy, co taką, która ma najmniejsze znaczenie, zostawiam na sam koniec, no ciekawe. Totalnie w moim stylu. No tak, zasłużyłem na trochę samokrytyki.
najmniejszą, najmniej istotną, najbardziej dziadowską, obadziewną, jak zwał, tak zwał. Zostawiam na sam koniec, dobra. Ale już nie będę tak płakał nad swoim losem i nad swoją głupotą. Po prostu idziemy dalej i zobaczmy, co tam się szykuje, bo tak, no, wypadałoby. W oczekiwaniu jeszcze pozostałych rzeczy, no i chyba jesteśmy już właśnie na granicy tych kamieni. Jak widać, mamy już maksa nieskończoności tych specjalnych. Jeszcze teraz został tylko zwykłe. Jak tak? Tutaj coś jest, czy nie ma? Te okienka tak sugerują, jakby tam było przejście. Oczywiście pewien nie jestem, bo tutaj w Elden Ringu niczego nie można być pewnym. Chyba nie. Chyba to tylko taka ozdóbka. Okej. Ważna chwila. Tak. Tak, widzę to. W takim wypadku dziękuję ci Nagakibo za służbę, dziękuję ci za służbę. Zdajemy wszystko w sumie, czemu nie? I, nie tak kierunek, jestem jołpem. Pora wziąć coś, co pozwoli się pozbyć ich raz na zawsze. Spokojnie. Tak, pamiętam nadal o tej broni. Nie wierzę. Nie wierzę, przez jeden mój głupi skok teraz będzie dead. A nie musiałem ginąć. Nie musiałem, naprawdę. Zrobiłem to oczywiście przez to, że jestem idiotą i lamą, i jełopem. Ale tak, tym razem idziemy właśnie z... Będę nam tego się nazywał nierozłącznym mieczem, okej. Złoto-srebrnym mieczem braci D. Czy D, jak zwał tak zwał. Po prostu idziemy z tym, bo chcę zobaczyć, jak sobie poradzę. I tak, oczywiście, że dostałem wrażenia skuteczne. No i rozpadałem się od razu, co jest... bardzo takie przyjemne i radosne i pocieszające. I znowu dostaję opóźnienia na padzie, więc od razu już go wyciągam na zewnątrz. Po raz kolejny, przepraszam, się będzie klikanie. Ale tak, wolę mieć po prostu pewność, że nie będę miał opóźnień, niż że będzie cicho, jak też ostatnio wspominałem. Okej, i teraz jeszcze to chciałbym sprawdzić. Oj, 3000, 1900, no podobie mi się. Czemu inne broń tak nie mogą bić? Przy czym tak, wiem, że trafiam akurat na pewnie na grupę mocno podatnych na świętość bestii. To są też nieumarłe, więc no. Ale tak, czemu wszystkie moje broń tak nie potrafią bić? No, ja się pytam, czemu nie potrafią? To byłoby takie piękne. Tutaj, chyba dam radę skoczyć samemu, jeśli nie, to będę zaraz po to wracał z kosą. Nawet daliśmy radę, a powrót będzie cięższy, a... No jeśli będziesz mi robił kurki w tył, to tak, gościu. Ale dobra, udało się bez tego. I tak wiem, że pewnie strasznie wam klikają moje gałki, czy przyciski, co niektóre. Jak mówiłem, no nie wiem, co z tym mam zrobić i... Okej... Okay. Wejście było tam górą? Czy jak? Tak, górą. Czyli tutaj to całe miejsce... Jest po nic? W jakiś sposób... Nie wierzę, żeby z całą taką lokacyjkę dali po nic. No okej, okay, był kamień. No ale to nadal mało. No? No to, no nie widzę po prostu przejścia. I drugi raz zrobiłem tą samą głupotę. Ja w siebie nie wierzę. Ja w siebie nie wierzę. Ale okej, okay, dużo duszów tam nie było. Proszę, jakich duszów? Run. Nauczy gwiezdny kluczu, proszę cię wreszcie, że to nie są dusze, to są runy. I tu wygląda jakby... Co powiedzieć, z innej strony się tam odlazło. Bardziej tutaj jakoś. Właśnie, jak ten mieczek jak będzie działał? Wejdźcie, okej. Okay. Nie muszę go zmieniać przeciwko tym bestiom, chwilowo przynajmniej. Wcześniej czy później tak pewnie by lepiej było z kosą, czy z czymś innym, ale no. Póki co, jak działa, to niech działa. Przynajmniej mogę próbować z nimi walczyć, a to jest dla mnie już wystarczające. I tak, jeszcze gdzieś tu żyje jeden z tych takich bestyjskich
czarodziejowników, którego chciał się pozbyć. A tak, te czerwone błyskawice znikąd są trochę irytujące. Oczywiście śmierć. No i no cóż. Było dobrze dzisiaj. Było naprawdę dobrze w tym odcinku. Ale nie, musiałem wszystko zepsuć. Jak zwykle. Ale dobra, nie ma co płakać. Idziemy jeszcze raz. Przy czym tym razem znowu spróbuję to wziąć na szarżę. Może nie będzie aż tak źle. I miejmy nadzieję, że znajdę to przejście, bo jeśli nie, to w sumie nie wiem co dalej. Chociaż nie będę ukrywał, nie kojarzę, żeby tu gdziekolwiek właśnie było jakieś tam dalsze przejście. Więc tak. No. Chyba jestem utknięty tak trochę. A to oznacza, że cokolwiek bym chciał zrobić, czy nie chciał zrobić, no będę musiał jakoś pomyśleć jak, co, gdzie i kiedy dalej. I dobra, wniosek jest następujący. Bestie są odporne dosyć na świętość, skoro po uaktywnieniu tego wzmocnienia bije im o... to coś więcej tylko. Jakoś tak... dokładnych liczb oczywiście przed sobą nie mam, więc ciężko mi to tak w 100% prawidłowo ocenić. Ale tak, świętość nie jest dobrym wyborem przeciwko bestiom. Ale może przynajmniej ogień będzie. Oj, tak! No i tak, może będzie dobrym wyborem. Pewnie byłby. Problem w tym tylko, że już nie pamiętam jak się używało tego miecza, więc aha. Pewnie zanim się naumiem, tu zginę z 20 razy. Słojowa tarcza człowieka bestii? Co? No, co do śmierci to przynajmniej się nie myliłem. Ale dobra, skoro tak tutaj ginę znowu i tym podobne, to... zakończmy na tym epizoda. Tak chyba będzie najbezpieczniej. I cóż, ja postaram się znaleźć przejście dalej, pomysł, co, jak, gdzie, kiedy. A wy, cóż, możecie mi pisać porady, opisywać jak to nie umiem, śmiać się ze mnie czy coś. Kolejny epizod prawdopodobnie będzie, no, nadal w chronologii codziennej. O ile nie będzie znowu jakichś tajemniczych problemów albo, no, nagle mi się... jak to się nazywa? No coś nie przytrafi. Czy, nie wiem, czy nie stracę weny magicznie. No dobra, to jest wszystko zależy od tego, czy znajdę przejście. No, jeśli go nie znajdę, to znaczy, naturalnie nie będę wam pokazywał odcinka z chodzenia w kółku i błądzenia. Ale dobra, bo już miałem kończyć, ja się rozgadałem. No. Po prostu trzymajcie się i hej, czy coś.